Witajcie, kochani. Dobrze widzicie. Dziś przychodzę do Was z nowościami od Craft & Design. Na pewno większość z Was już to je widziała, ponieważ już około 2 tygodni, może nawet troszeczkę dłużej temu, Craft & Design zaprezentowało Wam tę kolekcję wraz z pięknymi pracami, które stworzyła Bea Niebieska. No i dzisiaj te wspaniałości dotarły do mnie. I powiem Wam szczerze, no wiecie jak to jest, nie? Przychodzi paczka i teoretycznie wiecie co w niej będzie, ale po prostu siedzicie i oglądacie papierek po papierku, wykroniczek po wykroniczku. No i właśnie chciałabym Wam przybliżyć, jak ta kolekcja wygląda. Ja nie mam wyciętych jeszcze elementów z wykronika, jest po prostu tak, jak ją dostałam. Na pewno wśród moich prac niedługo zobaczycie te wykrojniki, papiery i tak samo na inspiracjach, które się pojawią dla Craft & Design. Ale może nie będę tak długo gadać tutaj bla bla bla, tylko po prostu zacznę Wam ją pokazywać. Pokażę Wam na razie, co tutaj mamy, ale zaczniemy od dużej kolekcji. Są oczywiście wykrojniki, które odkładam, wstążeczki. One pojawiają się do każdej kolekcji, te zestawy. Mamy, teraz jest troszeczkę inaczej z tymi wszystkimi bloczkami, ponieważ pojawiło się więcej możliwości. Ze względu na to, że na przykład duże kolekcje pojawiają się w pakietach z 6 papierami bądź z 12. Wszystko wiadomo w zależności od tego, jakie macie potrzeby. I tak samo jest, nie no, mały bloczek jest zawsze taki sam. Natomiast pojawiły się również zestawy dodatków. Dodatki również możecie kupić pojedynczo, ale też dodatki są w zestawach 4-papierowych i 8-papierowych, głupio to brzmi. No ale dobra, 4- i 8-papierowych. To wszystko właśnie tak jak zależy od Waszych potrzeb. Jeżeli sobie kupujecie jedną kolekcję, nawet dużą, to spokojnie wystarczy Wam jeden taki bloczek z 4 papierami dodatków. Ale jak ktoś więcej tworzy prac świątecznych i nie tylko, bo tak naprawdę ta kolekcja oprócz tego, że ma elementy świąteczne, jest również kolekcją ślubną, taką zimową. Ale oczywiście można ją wykorzystywać nie tylko do zimowych prac świątecznych, ponieważ ma ona bardzo fajne, niektóre delikatne papiery w delikatnych kolorach i można ją no, tak naprawdę do każdej pracy użyć. Wiadomo, że te papiery trochę są takie ośnieżone, jakieś takie płatki śniegu, no to już troszeczkę w tych pracach, które nie będą typowo świąteczne i ślubno-świąteczne, to tak trochę nie będzie pasowało, ale wiecie, że wszystko zależy od naszej kreatywności i tak naprawdę możemy z tej kolekcji stworzyć, no, może wiosenna praca to byłaby trochę przesada, ale można stworzyć naprawdę różne prace i dla dzieci, w zależności jakie mamy dodatki, jakie mamy wykrojniki, bo przecież nie zawsze do tych papierów musimy używać dodatków do wycinania dostosowanych do tej kolekcji. Są inne arkusze dodatków, inne wykrojniki i można je spokojnie używać. No dobra, ale ja tu gadam. A przejdźmy do sedna. Małego bloczka nie będę Wam pokazywać, ponieważ no, to jest to samo, co jest duży bloczek. W małym bloczku mamy 24 arkusze po 4 wzory. I tylko pokażę Wam tutaj pierwszą stronę, na której mamy takie grafiki. One pojawiają się tylko w zestawach, w dużym zestawie bloczków, w zestawie dodatków. Jeżeli nie macie możliwości do kupienia tego arkusza na sztuki po prostu, tak? Tak jak możecie zakupić każdy inny papier. Bardzo fajne małe obrazeczki. Powiem Wam szczerze, że ten tutaj wilk, no to taki... Jakby go troszeczkę ten papier nawet jeszcze przyciemnić, no to taki mógłby być trochę magiczny, ponieważ wilki wychodzą w nocy, wyją do księżyca i troszkę można byłoby tak zrobić. Tak samo z tą sówką tutaj, no troszkę przyciemnić tuszami i byłoby zupełnie inny efekt, ale wszystko zależy do czego chcemy to dostosować, bo mogą te dwie wycinanki pasować bez problemu do tego, co sobie tam wymyśliliście. I pojawiają się też napisy. Mamy część napisów po polsku, część napisów po angielsku. No a reszta jest już taka sama jak w dużym bloczku. I zaczynamy oglądanie dużego bloczka. Ja już poukładałam sobie te papiery tak, żeby nie trzeba było ich przerzucać na drugą stronę. No i tak jak widzicie, duży bloczek, 12 arkuszy, 6 wzorów, 6 arkuszy dwustronnie zadrukowanych, czyli 12 wzorów, tak? Wzory wszystkie mamy tutaj na okładce, plus mamy wzór dodatkowy na drugiej stronie okładki. Kiedyś Craft & Design w ogóle
okładek nie zadrukowywało z drugiej strony. No, z jednej strony, ja wykorzystywałam ten papier drukowania, ale fajnie, jak mamy coś dodatkowego, tak? Coś ekstra, bo okładki raczej nie wykorzystamy, albo jest to mało prawdopodobne. No wiadomo, z tej okładki też możemy wykorzystać tutaj grafikę, możemy sobie powycinać jakieś elementy, coś sobie wyciąć z tego tutaj papieru, który jest z tymi pojedynczymi papierami. No, wiadomo, tak jak mówię, wszystko zależy od naszej kreatywności. No i dobra. Pierwszy papier, ja tylko zerknę jeszcze, czy wszystko się nagrywa. Nagrywa się. 5 minut gadania za mną. Tutaj mamy 4, 8, 12 takich obrazków. Takie jak między innymi takie, które pojawiały się w małym bloczku. Również mamy napisy polskie i angielskie na zmianę. I tak samo będzie we wszystkich arkuszach. Bardzo fajne są te obrazki. Wiadomo, nie wszystko wszystkim musi się podobać, tak? Mnie na przykład zachwyca najbardziej właśnie ten wilczek. Wilk. Rękawice po prostu z serduszkiem, takie mroźne, śnieżne. Samochód. Nie wiem, chyba bardziej mi się podobają właśnie te w niebieskościach. Ta grafika mi się tu podoba. Tutaj możemy sobie dać jakiś napis. Możemy z tego zrobić przede wszystkim co? Chyba ATC, bo wydaje mi się, że one mają mniej więcej taką wielkość. A jeżeli są troszkę większe, to możemy je delikatnie przyciąć. Na wymiankę taką ateciakową jak najbardziej. Kolejny arkusz. To jest arkusz taki w beżu, lekkim brązie, ale takim brązie, który trochę w taki brudny róż jakby wpada. Ciężko mi to określić, jakie to w zasadzie są kolory. I tutaj mamy isowe, dwie kompozycje są takie większe i tutaj mamy widoczek. Ta pani, która się na tym papierze znajduje, bardzo mi się kojarzy z taką królową śniegu. I taki właśnie mroźny obrazek. Do tego jakieś śnieżynki i tak dalej. Bardzo fajnie można to wykorzystać. Nie musimy wykorzystywać tego tutaj obrazka, tak? Możemy sobie na DL-ki dociąć papier. A przede wszystkim możemy wykorzystać drugą stronę tego papieru, bo druga strona, powiem Wam, że jest chyba tą dla mnie najpiękniejszą stroną. Jest bardzo kwiatowa. Taka trochę zimowa. Te kuleczki, nie wiem jak to się nazywa, ale one się właśnie pojawiają często w zimowych kolekcjach. No, bawełna nie jest typowo jakimś takim zimowym chyba dodatkiem. Nie wiem dokładnie w jakim czasie się tam bawełna zbierało i tak dalej, żeby określić jaka pora to jest roku. Ale mnie ten arkusz najbardziej przypadł do gustu z całej tej kolekcji. I tutaj mamy napisy. Na tym arkuszu są wszystkie w języku angielskim akurat. Przechodzimy dalej. Tu mamy już typowo taki brudny róż. Dziewczynka z liskiem. Ten lisek, powiem Wam szczerze, że nie do końca rozumiem ideę tego liska. On jest taki, jakby podskakiwał. I jakby jeszcze było coś, na co ten lisek wskakuje, jakiś kamień, to byłoby jakoś wszystko ok. Ale tak trochę dla mnie on jest taki. Coś mi nie pasuje tutaj, nie? Natomiast tutaj te elementy, właśnie ten ptaszek z lampionem, bardzo fajne. Świetne są te kompozycje, bo one nie są typowo świąteczne. Nie mają jakichś ostrokrzewów, jakiejś takiej jemioły, więc można je właśnie w różny sposób wykorzystywać, tak jak między innymi właśnie przy tych silnych prawie. No oczywiście, w niektórych się pojawiają takie jagódki jakby. No i ta bawełna, no ale tak jak mówię, nie za bardzo wiem. Tu widoczek, bardzo fajnie można by taki element wyciąć w jakimś kółku, widzicie, z jeleniem. Zachód, taki księżyc, przepraszam, zachód, co ja gadam za głupoty. I wszystko jest takie oprószone troszkę płatkami śniegu. Bardzo fajnie to wygląda. Ups. Dobra, druga strona. Druga strona. Oczywiście są napisy z drugiej strony arkusza. I tutaj już się pojawiają niektóre napisy polskie. Cztery dokładnie, a pozostałe trzy czy cztery są w języku angielskim. I na tym arkuszu właśnie też jest fajna kompozycja na dole, którą bardzo fajnie można umieścić w takiej poziomej kartce DLC. Pionowej myślę, że też bez problemu będzie pasowało. I ona też tak, no nie, no jest trochę tutaj właśnie widzę takich, no takich świątecznych typowo, to jakaś taka choinkowa, jakieś takie te, czyli też tam były wcześniej po prostu nie zwróciłam uwagi. I mamy tutaj trzy wianki. Wianki, które, nie wiem, widzicie je? Nie, bo oczywiście gadam, a nie widzicie, no. Wianki, które bez problemu możemy sobie wyciąć. Spójrzcie, jakie one są fantastyczne.
Zupełnie, no ten jest taki typowo zimowy, no ten też, bo jednak się powiem, ale ten możemy już na różne inne okazje wykorzystywać. I arkusz jest też taki beżowy z przetarciami takimi brązowymi. I lecimy dalej. I tutaj już mamy zimową noc. To jest też coś fantastycznego. Para młoda. No tutaj ten element już pary młodej, jeżeli taką zimową kartkę chcemy stworzyć, czy jakiś album, to też całkiem fajnie wygląda. Koń, pani młoda w takim futerku właśnie różowym, ono pasuje bardzo do tej kolekcji. I to bardzo fajnie można sobie jakoś tak, no zobaczcie jeszcze ta noc, ten księżyc, no super to wygląda. Tylko trzeba mieć pomysł, jak to wkomponować w kartkę. Myślę, że akurat z tym elementem nie będzie takiego problemu jak z jakimiś innymi elementami. Świetne są te kompozycje i one są właśnie tak narożnikowo. Czyli i kartkę taką, jak ja robię na przykład 13 na 13, 13,5 na 13,5 i wycinam dwa elementy, czyli jeden jest mniejszy, ma około 12 cm. Super, można sobie tak dociąć. Tak samo z tą dolną częścią. Tutaj mamy te wilczki, mały i duży, i tak samo. Te wilczki, i tu później gdzieś jakiś niedźwiedź też był. One właśnie mi się kojarzą bardzo z tą kolekcją. Winter Snow, bodajże to była kolekcja z zeszłego roku. Też taka typowo mroźna zimowa. Nie była ona i była w takich właśnie błękitach i niebieskich kolorach. Nie była ona typowo tradycyjną kolekcją i właśnie tam się pojawiały pingwiny, jakieś misie, niedźwiedzie, misie, polarne misie. Misie to żyją u nas w lesie, a niedźwiedzie polarne to już nie są takie. No dobra, biały misiek może być, na krupówkach też chodzi. I tu mamy arkusz kremowy. Piękny zimowy sweterek. Nie za gruby, bo widać, że to nie jest taki bardzo gruby splot. Znaczy jest ciepły na pewno, ale nie jest taki gruby, puchaty sweter. Super, bardzo brakowało mi takich arkuszy w moich zasobach. No i napisy. Napisy pojawiają się na zmianę. Na jednym arkuszu są właśnie, jak ktoś kupi duży bloczek, bądź ten, znaczy duże arkusze, pojedynczo nie będzie miał na tych sam ten, na przykład, jeżeli się kupi jeden i drugi wzór, jakiś dwa na przykład się wybierze z całej kolekcji, to może być tak, że te napisy będą identyczne, bo w co drugim arkuszu one się powtarzają. I właśnie tutaj tak jest. Raz w jednym są te, których są polskie, a raz w drugim są te, które są po angielsku. I tutaj znów mamy piękny widoczek z jeleniem. Całkiem spory i powiem Wam szczerze, że na jakiś taki, no do layoutu też jak najbardziej się nada. Albo na taką kartkę, gdzie wystarczy po prostu wyciąć na taką najprostszą z możliwych kartek. Też bardzo fajnie. I znów się nam taka bardzo fajna, podłużna kompozycja właśnie na DL-ki, bądź można ją przeciąć w połowie i mieć na kartkę 13,5 na 13,5. Oczywiście na wiele różnych rzeczy, bo ja tylko akurat mówię tutaj o takich, które ja najczęściej tworzę. I tutaj mamy arkusze, które również pojawiały się, o tego typu arkusze, karty pojawiały się w kolekcji Baby Party. I chyba wcześniejszej nie pamiętam. Chyba Baby Party była pierwszą kolekcją, w której one się pojawiły. Ich one są również w małej kolekcji, tak jak wszystkie papiery, ale tam są oczywiście takie pomniejszone, więc no nie jest to zbyt duże i bardziej ciężko je wykorzystać, ale no, tak jak mówię, to wszystko kwestia tego, co potrafimy wymyślić. Ale nie są najmniejsze. To nie jest aż tak, że one są małe. Bywają w innych kolekcjach innych producentów o wiele mniejsze karty. No i tutaj najbardziej mi się podoba grafika z samochodem i z kominkiem. Oczywiście każdy ma inne gusta. Tutaj jest taka właśnie, jak ja to mówię, z krylową śniegu. Bardzo fajny arkusz. Tutaj na tym ponownie mamy taki brudny róż. I tu już jest taka młoda para, ponieważ widać ewidentnie, że kobieta ma suknię ślubną, owinięta kocem w taki mroźny dzień. Trochę mi się to kojarzy z jakąś Laponią, z jakimś Szwecją, jakimś takim Skandynawią, bo kocyk jest taki charakterystyczny i sama zima, tak, ośnieżona, to tak bardzo się z tym kojarzy. Również bardzo fajne są tutaj kompozycje. Z drugiej strony mamy sweterek, znowu w takich odcieniach kremowych. I jak najbardziej przyda się w moich zasobach.
do tworzenia pracy. Nawet jeśli to nie będzie na wierzchu, będzie to na przykład pod spodem jako tło użyte. I tutaj znowu mamy kolory takie ciemne, granatowe. I tym razem jest tutaj samochód Garbus. Trochę bardziej mi się z Trabantem kojarzy. To raczej Garbus nie jest. Garbus był w kolekcji Sweet Memories. Różowy czy fioletowy taki. Tutaj mamy akurat niebieski. I bardzo fajna widok. Zimowy, choinki. Takie typowo akwarelami tło malowane. Znaczy jak cała ta kolekcja ona jest taka akwarelowa. Jeśli chodzi o tła przede wszystkim. I tutaj się pojawia więcej takich szyszek w tych kompozycjach. Tutaj przede wszystkim. A szyszeczkę też będziemy mieć w wykrojnikach, więc bardzo fajnie można to wszystko połączyć. Ja ogólnie nie jestem jakąś fanką niebieskich kolorów i granatowe. Bardziej rzadziej się u mnie pojawiają. Raczej delikatne pastelowe kolory. Ale ten naprawdę jest taki całkiem fajny, że jak się na niego patrzy, to aż chce się go po prostu pociąć i wykorzystać do swojej pracy jakiejś. Więc myślę, że już niedługo u mnie się coś pojawi w takiej kolorystyce. Tutaj mamy już ostatni chyba arkusz. Tak, na pewno to jest ostatni arkusz. I tu jest też ta kolorystyka, taka brudna róż, a nawet wpadający lekko w taki fiolet. I tym razem mamy dwie kompozycje takie większe. Te kompozycje również można wyciąć. Nie mówię, że w całości, bo tutaj byłoby ciężko, ale nawet jeśli, to nie ma problemu z wycięciem tych białych gałązek. No i też możemy ją fajnie gdzieś tam wkomponować sobie w kartkach świątecznych. I to byłoby wszystko. Oczywiście znowu są napisy, te akurat są w polskiej wersji. I dobrnęliśmy teraz do dodatków, do arkusza z dodatkami. I mamy w tym akurat zestawie mamy cztery arkusze. Bo są też zestawy, tak jak wspominałam, z 8 arkuszami. I teraz tak, na okładce tego bloczka mamy takie same grafiki, te karty, jak były w bloczku podstawowym. I również polskie i angielskie napisy. O, tutaj trochę mam wszystko tak jakby odwrotnie, no ale już zobaczycie. Fajne, fajne tło bazowe, granatowe właśnie, akwarelowe, takie pociapciane, jak ja to mówię. A z tyłu znajdują się, właśnie i to jest fajne, że w tych zestawach mamy dodatkowo tła pod tymi grafikami, których nie ma w głównym zestawie, czyli mamy dodatkowe arkusze. Z drugiej strony mamy tutaj kółka, które możemy sobie powycinać. Kiedyś w Creative Design pojawiały się arkusze osobno dokupowane, które były już nacięte. Tak było w kolekcji Sweet Memories i kilku poprzednich kolekcjach. A te akurat musimy sobie sami wyciąć, ale myślę, że kółka to jest podstawowy wykrojnik w naszych zasobach, a niektórzy mają też takie specjalne wykrawarki do kółek. I również znajduje się tutaj sporo takich bardzo ciekawych, oczywiście jak dla mnie, przede wszystkim typowo świąteczna grafika. Oczywiście rękawiczki, autko, tu widoczek, wilk, sowa, no super, świetne są. I te rączki, które trzymają kakao z piankami gorące. Super. I oczywiście tutaj mamy te same napisy nam się pojawiają. I to są wszystkie napisy, które w ogóle się pojawiają w tej, w tej kolekcji. Tutaj przerwało mi nagrywanie, ale na szczęście zapisała się ta część filmiku. No dobra, tutaj skończyłam już gadać o tych grafikach. I lecimy dalej. Tu ponownie mamy arkusz właśnie taki ośnieżony, właśnie ten beżowo-brązowy. Tylko są, na wszystkich są tylko po prostu takie śnieżniki. I z drugiej strony mamy grafiki typowo świąteczne już. Tego typu choinki, one mi się właśnie pokażą, że one pojawiały się właśnie w tej Winter Snow kolekcji poprzedniej. I tu mamy i domki, prezenty, konia, chciałam powiedzieć jednorożce, nie no, koń tym razem. To fantastyczne autko, czyli wszystkie grafiki, które pojawiają się w kolekcji. Tutaj też fajny witoczek. Taki widoczek chyba widocznie trzeba tak sobie wyciąć elegancko. I właśnie ubranka są takie typowo zimowe, chociaż ta spódnica nie kojarzy mi się z zimowym jakimś takim, taką częścią garderoby. Ale jest ona w takich fajnych różowych kolorach, więc pasuje. Botki właśnie takie puchate. Właśnie całkiem sporo jest takich elementów z garderoby.
Czyli można jakąś taką kobiecą kartkę świąteczną stworzyć. Te buty bardzo się kojarzą, już typowo takie świąteczne. Wiadomo, oczywiście czapka, rękawiczki, no to już jest po prostu norma. I znów jest ten lisek, który skacze nie wiem na co. I właśnie te miśki się pojawiały w tej kolekcji Winter Snow. I sowy również tam były wtedy, tak mi się wydaje. Tak samo jak wilki. Co tu mamy takiego fajnego? Tutaj jest na przykład komin, jeśli chodzi o część garderoby. No przede wszystkim dla mnie najfajniejsze są auta, rękawiczki, no bo to już powtarzałam wcześniej, właśnie te domeczki, choinki, oczywiście jeleń. No, całkiem sporo jest tych elementów. Rączki trzymające kakao. A dziewczynka też się pojawiała w jakiejś kolekcji, ale to już w jakichś poprzednich kolekcjach chyba. Bądź w zupełnie kolekcyjnego producenta. Nie jestem pewna. Ale mamy na przykład babeczkę z różowym lukrem i śnieżynką. Też bardzo fajna. I co my tu mamy dalej? Tutaj mamy właśnie też tło. Ono tym razem nie ma śnieżynek, ale również to jest takie niebieskie akwarelowe tło. I z drugiej strony mamy dodatki kwiatowe. Czyli mnóstwo listków. Właśnie nie pamiętam, jak się nazywają te kulki. No napiszcie mi. Takie śnieżynkowe. Te kwiaty właśnie bardzo piękne, które były na tym arkuszu, którym wspominałam, że tak bardzo mi się on podoba. To są... Jest taki wykrojnik, prawda, ten design. Boże, nie mogę sobie przypomnieć, jak on się nazywa. Taka sama dokładnie gałązka i ona pojawiała się też w kolekcji Morning Mist. I właśnie ten wykrojnik był właśnie tamtej kolekcji. Tutaj te... Boże, nie wiem, co to jest w zasadzie. Takie kojarzy mi się to z jakimiś owocami. Bardziej przypomina mi to trochę maliny, tylko w kolorze niebieskim. I one też się pojawiały właśnie chyba w tej kolekcji Winter Snow, tylko zupełnie były inne kompozycje. I tu mamy właśnie przede wszystkim fajnie, bo mamy całkiem sporo tych kwiatów. Kwiaty bardzo rzadko się pojawiają w świątecznych kolekcjach. A tutaj mamy tą możliwość, żeby wykorzystać je właśnie tak nie tylko do świątecznych prac, tak? Czyli mamy i elementy świąteczne, i takie typowo kwiatowe do kompozycji. Więc to tak jak jest założenie tej kolekcji, że możemy ją wykorzystywać nie tylko do świątecznych prac. Czyli tak naprawdę to, że kupimy na święta sobie taki zestaw papierów, nie znaczy, że on będzie tylko na święta, bo większość kolekcji papierów jest taka, że one są tylko i wyłącznie świąteczne, bo nie pasują już do żadnej innej pracy przez resztę roku. Tutaj mamy też tło akwarelowe, brudny róż, również bez tych śnieżnek. I tutaj już mamy elementy typowo ślubne, czyli młode pary, i też fajnie, bo mamy wersję prawa i lewa strona, przepraszam bardzo. I tu wszystkie te pary są tak samo. W zasadzie chyba wszystkie elementy, tak jak teraz się przyglądam. Bo niektóre występują jako dwa, tak? Że na przykład dwie pary takie, dwie pary z koniem, dwie pary tort chyba. Chociaż jest, no to tort, ale to nie ma znaczenia. On może być na prawą, na lewą stronę. No to tak naprawdę głupotą by było robić dwa takie same. Jest on tylko mniejszy i większy i tak samo jest z tą wersją z niebieskimi dodatkami. To się bardzo często pojawia w różnych kolekcjach różnych producentów, czyli taka stworzenie jakby takiej pergoli? Nie wiem w zasadzie jak to nazwać. I jest tutaj właśnie też tak samo z niebieskim i z różowym takim szalem. Ale oczywiście mamy też prezenty, które możemy wykorzystać już do typowo świątecznych, tak samo jak te pierniczki, chociaż bardziej mi się to przypomina, że to są takie guziczki. Akurat te okrągłe, bo tutaj gwiazdki to już są typowo pierniczkowe. Czyli mimo to, że tutaj jest typowo świąteczna, typowo ślubna, to jednak te elementy świąteczne gdzieś tam się tutaj też przewijają. Dobra, i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o papiery. No to teraz muszę wam pokazać. Spojrzeć, czy się nagrywa. Nagrywa się. Całe szczęście, że telefon sygnalizuje, że się skończyło miejsce. Bo jak nie, to bym po prostu gadała i gadała i gadała, aż w końcu by się okazało, że klops. Dobra. Do tej kolekcji mamy dwa zestawy wstążeczek. Tak jak widzicie, one bardzo fajnie się komponują z kolekcją. Ten kolor być może się tak prezentuje, jakby to był taki brąz, taki kawa z mlekiem trochę. Natomiast on jest takim
właśnie jakby brudnym różem z odrobiną brązu, bo ten jest typowo taki właśnie, ciężko mi nawet tutaj nazwać te kolory, bo to wiecie, to nie są podstawowe kolory. Biały, no to wiadomo, biały jest biały, niebieski jest niebieski. Tu mamy kolor taki selenowy, on też fajnie pasuje, ponieważ on tutaj się pojawia właśnie w tych liściach, różnych gałązkach. A drugi to jest taki granatowy i mi się wydaje, że te dwa rodzaje wstążek już się pojawiały w innych kolekcjach. Być może właśnie w tej Winter Snow. Natomiast tych jeszcze wcześniej nie było. Oczywiście biały to był, tak? Bo to się tam co jakiś czas gdzieś przewija. Pasuje do każdej kolekcji. Natomiast te dwa ewidentnie są nowymi odcieniami i również ten zielony. No myślę, że one bardzo fajnie będą wyglądały, ponieważ pasowały przede wszystkim. Będą pasowały do tych ciemnych, brudnych róży, ale również do tych granatowych papierów. Bo będzie to takie przełamanie jakby. I tu mamy numerki 21 i 22. Czyli widzicie, aż tyle zestawów jest do wyboru w Craft & Design. 22 rodzaje wstążek. Czyli jest już czym wybierać. I do tego mamy nowości wykrojnikowe. Tutaj mam nadzieję, trochę wam odbija to światło. A no trudno. Tutaj mamy samochód świąteczny. Ale niekoniecznie on musi być świątecznym samochodem, bo wystarczy, że nie dołożymy tych prezentów i po prostu mamy auto, tak? Tutaj mamy tablicę rejestracyjną XMS. Oczywiście wystarczy, że jej nie dołożymy i po prostu mamy auto. Auto możemy sobie wyciąć z dowolnego papieru, czy potuszować, czy po prostu pokolorować je i będzie pasowało do każdej kolekcji. Tutaj dodatkowo mamy prezenciki, które umieszczamy na aucie. Będzie wtedy to podobny taki samochód, jak jest w kolekcji. Znaczy on się troszeczkę gdzieś tam będzie różnił, no bo wiadomo, to nie jest to samo. Tu są prezenciki, krzyżykowe takie kokardki, jest wstążki, które są na prezentach, oczywiście kokardki, większa, mniejsza. I tu dodatkowo mamy jeszcze światła, które umieszczamy dodatkowo, żeby było 3D. W miejscu świateł na tym większym wykrojniku. Kolejnym wykrojnikiem to jest taki wykrojnik ekstra. I tu jest dziadek do orzechu. Nie wiem, z czego to się wynika, że to jest dziadek do orzechu. Wydaje mi się, że z bajki. I mamy oprócz części jego garderoby, mam garderoby, no jako taki, tułowia, nóżek i w zasadzie to nie wiem, co to jest. Możliwe, że to jest jego czapa. Tutaj mamy 4 płytki, na której są elementy. Mamy nóżki z butami, czyli takie, znaczy buty. Nóżki. Nóżki są tutaj, natomiast tutaj są jego buty. I wersja taka, żeby 3D ją zrobić w innych kolorach, na przykład wyciąć. Tu mamy wszystkie ozdobniki, które pojawią się na jego marynarce. Tu są elementy twarzy, oczy, wąsy, brwi i sama buźka. No chyba nawet uszy tutaj są. Jeszcze nie wycinałam, więc nie wiem dokładnie. Jak go, że tak powiem, wytnę i rozłożę na części, to wtedy będę wiedziała, do czego każdy najmniejszy element jest. Tutaj nawet taka szczęka jego. Też ta szczęka niekoniecznie mi się podoba. Nie trzeba wcale jej używać, żeby fajnie wyglądał ten wykrojnik, bo niektórym niekoniecznie będzie się podobała. Tu mamy coś, co jest naprawdę ekstra. I to możemy z tego zrobić bardzo fajny shaker. Kula śnieżna. No powiem wam szczerze, że na takich kartkach świątecznych no to jest super sprawa, bo mamy i widoczek, który wycinamy, księżyc, śnieżynki, takie kropeczki. Znaczy to są śnieżynki, tylko że to są po prostu kółeczka. Do tego mamy 2 okrągłe wykrojniki. Tu jest podstawa naszej kuli śnieżnej i do tego mamy taką etykietkę, na której możemy umieścić napis. Też super sprawa, myślę, że fajnie to będzie wyglądało. Oczywiście wiele z nas ma brokaty różne i same shakery no już nierzadko się pojawiają w naszych pracach, więc myślę, że spodoba wam się ten wykrojnik. Kolejnym wykrojnikiem jest bombka. No bombki to wiadomo, typowo kojarzą się ze świętami. Do tego taka cieniutka kokardka. Ta kokardka będzie pasowała nie tylko w kolekcjach świątecznych, dlatego ona jest osobno, ponieważ jak ją wytniemy, możemy ją troszeczkę zgiąć w tym miejscu i tak jakby wkomponować ją w kompozycję, tak jak robimy to ze sznureczkami. Też fajna sprawa.
Teraz tutaj mamy te urocze rękawiczki. Spójrzcie, one mi się tak bardzo tam podobały i one właśnie są też w opcji wykrojnikowej i z tego jestem mega zadowolona i myślę sobie, że sobie będę wycinała i lekko tuszowała je po brzegach, żeby one taki miały urok, żeby trochę się tak były podobne do tych, które są w kolekcji. I teraz pojawiły się ostatnio, no właśnie w tych nowościach pojawiły się poesencje w trzech wersjach. Ja mam tutaj dwie wersje, taką bardzo malutką, średnią i jest jeszcze największa poesencja, natomiast tej akurat nie mam, ale ona jest takim, chciałam tak sobie, jak z kimś rozmawiam, to mówię, że ona takim dodrukiem była. Czyli skończyła się ona po prostu, wyprzedała i zostały wyprodukowane kolejne po prostu, bo wiele osób się o nie pytało. Także na święta super sprawa, dwie sztuki są. I wiadomo, większa, mniejsza, tak samo w dużych. I teraz mamy te szyszeczki, które się pojawiają też w kolekcji. I z tego co widziałam, jak Bea Niebieska pokazywała w filmiku, gdzie prezentowała tą kolekcję, te elementy tutaj możemy sobie delikatnie powypychać, ponieważ tu są takie nacięcia. I jak sobie je powypychamy, sobie lekko je ośnieżymy białą farbą lub jakimś tam śnieżkiem 3D, to super będzie ta szyszka wyglądała naprawdę. I też mamy dwie sztuki. I teraz mamy bombeczki. Bombeczki są takie bardzo cieniutkie, to jest tylko ich taki obrys, ale fajnie będzie wyglądało, jak na przykład wytniemy, dajmy na to w srebrnym, złotym papierze, nakleimy na jakiś arkusz papieru i sobie wytniemy. Albo idealnie tak równo jak ten wykrojnik jest, albo nawet z marginesem. Super to będzie wyglądało. Do tego tak jak Bea też wspominała, w zeszłym roku pojawiły się takie bombeczki, które były na takich sznureczkach. I jeśli je macie, to one bardzo fajnie będą wyglądały właśnie, żeby te bombki umieścić na tych wykrojnikach z tymi sznureczkami. Tutaj mamy samą kokardkę. Kokardkę właśnie możemy umieścić między innymi do tych bombeczek, ale myślę, że do wielu różnych rzeczy, nie tylko świątecznych. Mamy napis Wesołych Świąt, bardzo fajny, taka cieniutka czcionka. Ja te wykrojniki przede wszystkim używam naklejając je na papier i wycinając z taką obramówką. Dla mnie są one bardzo cieniutkie, żeby je tak w wersji takiej 3D, czyli gdzieś tam sobie je naklejać na coś, żeby w powietrzu tak odstawały. Raczej właśnie je naklejam na papier bądź na folię taką do shakerów. Wtedy też bardzo fajnie to wygląda. Lub na przykład na szybkę shakera. To wtedy też jest super, bo wiadomo, od spodu nie widać tego, że jest jakiś klej. No i co? No i to byłoby na tyle, tak jak widzicie. Całkiem spory zestaw wykrojników. W kolekcji też jest całkiem sporo arkuszy, wstążeczki do tego. Mały bloczek. Mam nadzieję, że Wam się kolekcja podoba. I zachęcam Was do zapoznania się z tą kolekcją, tak? Może faktycznie Wam przypadnie do gustu. Kolekcję znajdziecie w sklepie Scrap Passy. No i nie tylko, bo pojawiły się zestawy Craft & Design, pojawiają się w wielu różnych sklepach. Mnie się kolekcja podoba. Oczywiście nie wszystko mi się podoba, tak? No nie będę tutaj schodziła, że o Boże, och jaka piękna i cudowna i 100% mi się jej podoba. Bo oczywiście są te elementy, które nie do końca mi pasują, więc po prostu ich nie wykorzystam. Wykorzystam w inny sposób tą kolekcję. Ale ogólnie kolekcja mi się podoba. Mimo, że na początku tą kolorystyką byłam tak ostrożnie do niej nastawiona, natomiast jak ją dzisiaj dostałam i obejrzałam tak na żywo, no to zupełnie zmieniłam zdanie. Sami dobrze wiecie, że coś co oglądamy w internecie, a jeśli oglądamy to na żywo, to mamy zupełnie inne wrażenia. Także z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia kochani. Pa, pa.